Ciekawe zapytanie. Czy osoba, czy kandydat na kierowcę z zezem rozbieżnym może zostać kierowcą zawodowym? Witam panie doktorze, mam takie pytanie. Mam zeza rozbieżnego. Od pół roku staram się przejść testy psychologiczne na zawodowego kierowcę. No niestety mam problem ze stereometrem. W sierpniu natomiast miałem operację na lewe oko. Operacja udała się, przeszła pomyślnie. Ale po tej operacji tak dalej mam problem z tym zadaniem, z przejściem stereometru. Czy mam jakieś szanse na przejście tych testów? No, naprawdę chciałbym pracować jako kierowca zawodowy. Proszę o odpowiedź, pozdrawiam. Muszę wyjaśnić raz i stanowczo. Niestety sama operacja zeza korygująca kosmetycznie nie przywraca zdolności do widzenia stereoskopowego, które tutaj jest głównym problemem. Nie ten zez, czy tam wyglądasz tak, czy siak, czy owak, tylko że nie masz z reguły widzenia stereoskopowego, czyli obuocznego. Kolejne twoje próby tutaj przejścia tych badań na stereometrze tylko utwierdzają mnie w tej diagnozie, czyli raczej szansy nie ma żadnej. Jeżeli jednak uważasz, że jest inaczej, proszę cię o skomentowanie tego wideo. Natomiast możesz jeszcze również wejść tutaj na moją stronę internetową, gdzie omawiam wiele podobnych przypadków związanych z zezem, no i prowadzeniem pojazdów mechanicznych. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.